Magda Żakowska. Dobry wieczór. W ciągu najbliższej doby mróz trochę odpuści, ale na niebie przeważać będą chmury i prawie w całym kraju w dalszym ciągu może pruszyć śnieg. Zwłaszcza na wschodzie i na południu zaznaczy się jeszcze front. I tu zachmurzenie w nocy będzie duże. Dużo chmur utrzyma się także w centrum. W tym rejonie opady śniegu, z kolei rozpogodzenia na zachodzie i na północy kraju. Najzimniej znów będzie na krańcach wschodnich, południowych, gdzieniegdzie w centrum, to od minus 6 do minus 8 stopni. Z kolei na zachodzie i na Pomorzu nad ranem termometry pokażą około minus 3, minus 4 stopni. Jutro sporo chmur i opady śniegu, trochę rozpogodzeń na zachodzie i przed południem na Warmii. Po południu słońce wyjrzy zza chmur na wybrzeżu. Najcieplej będzie właśnie na północy kraju, tam na termometrach zero. Wieczorem i w pierwszej części nocy na Kujawach i Pomorzu dużo chmur. Lokalnie może pruszyć śnieg. W drugiej części nocy trochę przejaśnień, zwłaszcza na południu, z kolei na północy i w centrum w dalszym ciągu spodziewamy się opadów śniegu. Nad ranem temperatura spadnie od minus 6 do minus 8 stopni. Jutro tylko chwilami słońce wyjrzy zza chmur, nadal opady śniegu, a na termometrach 2 stopnie poniżej zera. W ciągu dnia powieje z północnego zachodu słabo i umiarkowanie, a ciśnienie powędruje w górę. Piątkowy poranek mglisty i znów zimny. Temperatura spadnie od minus 7 do minus 9 stopni. W sobotę przejaśnienia, a po południu znów pojawią się chmury, które przyniosą opady śniegu. Noc zimna, temperatura spadnie do minus 10 stopni, w ciągu dnia od minus 4 do minus 6. W niedzielę cieplej, ale w całym regionie spodziewamy się opadów śniegu, a te będą dość intensywne. W niedzielne popołudnie cieplej, na termometrach od 1 do 3 stopni poniżej zera. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.